Cześć, witam Was serdecznie. Witam w kolejnym odcinku Shadow Tomb Raider. Lecimy z misją poboczną. Dokończamy tę misję. Misja nazywa się Zdobądź Królewski Róg. Tak, w poprzednim odcinku właśnie zrobiłem początek tej misji pobocznej, no a dzisiaj sobie skończymy. Także lecimy, z tym chłopaczkiem rozmawiamy. Co dalej, nie wiem. Dzień dobry. Ej, jesteś Ishiki ze zewnątrz, prawda? Tak, miło mi was poznać. Może być ciekawa ta misja. O, super! W ogóle to misje poboczne są takie, oprócz tej pierwszej, z tym ratowaniem, to... To nie zabawa. Tak sobie było. Ojciec jest kapłanem. Ale już te dalsze fajne. Jego historia ciekawa. Żeby pokazać kumplom i strażnik Shimali to zobaczył. Shimali wie, co ojciec by zrobił, gdyby się dowiedział, że wziąłem nóż, więc wrzucił go na górę i nie możemy go zdjąć. Przekonajmy się, czy dam radę coś z tym zrobić. Rany, naprawdę? Dziękuję. Dobrze, teraz tu można wejść na górę. A, to tylko to było. Zdobądź wszystkie. Zwróć nóż Jamilowi. No dobrze, ja tu wszedłem wcześniej, ale tu nic nie było. No tak, uaktywniła się ta misja. Dziękuję, Ishiki. Nie ma za co. Zaraz, chwila. Dorośli zawsze nas stąd wyganiają. A ty nam pomogłaś. Czego chcesz? Ci, to ja będę gadał. No to czego chcesz, Ishiki? Znaczy się, możemy ci się jakoś odwdzięczyć? Ishiki. Próbuję pomóc Qualiemu. Iksik. Spóźniłaś się. Ale został skazany na śmierć. Nic z tym nie zrobimy. A Shimali strażnik cię nienawidzi. Shimali zacznie was gonić, gdy go sprowokujecie? Czemu? Bo jeśli opuści swój posterunek, będę mogła dostać się do Qualiego. Tak, to mi się podoba. A możesz powiedzieć Qualiemu, żeby spotkał się z nami w jaskini. Będzie wiedział, gdzie to jest. Tam będzie bezpieczny. Dobrze. Ruszajmy. Kolejna. Asto, Raimi, za mną. Lokacje będą otwarte pewnie. A potem biegnij do jaskini. Odsuń się, Ishiki. Zaraz utorujemy ci drogę. Shimali, ty tchórzu. Skończysz jako niewolnik. Bądź, skosztuj mojego ostrza. Strażnika wywołują. Posmakuj też lamich placków. Biegnij, biegnij! Wszystko moja wina. Proszę, to tylko zioła. Błagam, wszystko... Twój brat opowiedział mi o twoich kłopotach. Czekaj, kim ty jesteś? Kimś, kto chce pomóc. Nie chciałem, żeby do tego doszło. Próbowałem tylko pomóc swojej matce wrócić do zdrowia. Gdzie są zioła? Daj mi je. Wyleczę twoją matkę. Idź już. Twoi przyjaciele czekają na ciebie przy jaskini. Dziękuję. Trzymaj. Będę biegł tak szybko, jak tylko potrafię. Dobra, okej. Mało uwolniony. Wróci do Kabila. To tu chyba, ta. Przynieś, pogadaj, uwolnij. No ale dobra, tutaj dalej ta misja powinna być, nie? Mówiłem, że masz stąd iść. Quali jest bezpieczny. Mam zioła dla twojej żony. Naprawdę? I przyszłaś ją wyleczyć czy targować się o królewski róg? Trzymaj. Powinno pomóc. Dziękuję, Ishiki. Kabil. Nie zachowuj się jak dupek. Daj jej ten róg. Proszę, z wyrazami szacunku dla przyszłego króla. Dziękuję za wszystko, co zrobiłaś. Dziękuję. No dobra, ale co dalej? Zdobyłem róg. Wróć z królewskim rogiem do... A, do początku tego, tak? Dobra. Chodź, ci idzie psachyć. Kurde, w tej wiosce jest 3 godziny. A dopiero ile jest? 37%. Jeszcze długo. Można oczywiście od razu iść na fabułkę, nie? Ale raczej nie zobaczysz wtedy zadań pobocznych. No. Tutaj chcemy zobaczyć
historię. Ostatnia rusza, pierwsza wraca. Johna mówił o tobie prawdę. Królewski róg zgodnie z życzeniem. Miałaś problem z Kabilem? Miałeś rację co do jego żony. Jest bliska jego sercu. Dziękuję ci, Laro. Oczywiście. Uczu, co miało znaczyć ostatnia wyrusza, pierwsza wraca? Ludzie, których wysłałem 3 dni temu po pozostałe 2 rzeczy, jeszcze nie wrócili. Myślisz, że coś im się stało? Najbardziej martwię się o Quentiego. Jest młody, lubi ryzyko. Skacze do wody jeszcze zanim sprawdzi, jaka jest głębina. Quenty, no dobrze, ratujemy go. Johna. Poprosimy następny zestaw zadań. Taki właśnie jest Quenty. Nie powinienem był wysyłać tam Quentiego. Co to za miejsce? Stary zbiornik. To tam ukryto przed sektą szczątki Manco. Kim jest Manco? Był farmerem, który wywiódł przodków Sairiego i Amon z Kusko w bezpieczne miejsce. Dalsza fabułka się odkrywa. Poboczny. Musimy mieć jego amulet przed koronacją. Czemu Manco został ukryty? Uczniów Manco znano jako zakon rolnika wybawcy. To oni wywołali rebelię. Gdy sekta Kukulkana przejęła władzę po raz pierwszy, chciała ich wybić. Manco ukryto w tajemniczym miejscu. Z czasem szeregi zakonu stopniały, a pamięć o tym miejscu zniknęła. Jak chcesz, to mogę poszukać Quentiego. I tak zrobiłaś dla nas wiele. Zwrócenie rogu było gestem przyjaźni. Żaden kłopot. Może Quenty pokaże mi urwiska, z których najlepiej się skacze. Proszę, nie zachęcaj go. Wejście do zbiornika jest w jaskini nad białym drzewem. Idź szlakiem. Doprowadzi cię na miejsce. Dobrze, teraz amulet trzeba zdobyć. Wybawcy. O, to tutaj, gdzie jest pole rżowienia. Tu jest główna, a poboczna. Kurczę, ginie z wysokości. Za wysoko. To nie Spider-Man. Widać. Też nurkowałem. Tu był ten skarb, nie? No tak to same roślinki na dnie. Ale skarb był, bo ten monolit rozszyfrowałem. Już mogę go czytać. Pod wodą tam... O, dokładnie tu z przodu był skarb. Pod tym wodospadem. Nie wiem, czy to pokazywałem, chyba nie. Uczu mówił, że wejście do zbiornika znajduje się w jaskini nad białym drzewem. No, tutaj też byliśmy, tylko wciągarki nie mieliśmy. Wciągarki. A już wiem, gdzie ta babka jest. Na polach ryżowych. Tam się przemieszcza. W kilku miejscach potrafi być. Także wiem, gdzie kupić już. Ile mam kasy? 7300. Starczy mi na wytrych i na wciągark. Ale najpierw to zadanie. Dobra, Lara, wspinaj się. Tam jest wejście. No tak, i tutaj było za... A jest już otwarte, tak? Super. Kurczę, super. Ale tu mogę właśnie, wciągarkę bym miał, to bym to zrobił. Ach, mogłem kupić to teraz.
Dobra, już po tym zadaniu. No, tutaj jest jakiś relikt chyba, nie? Wtedy było zablokowane. Tak, trzeba było odblokować misję poboczną. No właśnie. Więc jak coś zablokowane widzicie, to nie raz jest to, ale tylko odkryje się, jak misja poboczna zostanie uaktualniona i robicie ją. Wtedy się przejście jakieś otwierają. Fajnie też. Wszystkiego od razu też się nie zrobi. Tak jest, tutaj to i relikt. Obraz pielgrzymki z wielkiego miasta. Tych znajdzie kto naprawdę sporo jest tutaj. Tomb Raider, ale w tym to wyjątkowo dużo było. Ale w tym Rise też było sporo. Tu od wieków nie było. I w pierwszym to też. To jest właściwe miejsce. Dobra. Mam tutaj broń. Tylko łuk. Strzały. Zrobimy. Dobra, tylko zapalające. Figurka. Może to być figura króla rolnika. Być może sekta Kukulkana ukradła. Pokaż kolekcję. 75 mam. Z wszystkich regionów chyba, tak? Nie, tu z innych też jest. Dobra, to. Szczątki rolnika wy... No dobra, i co? Koniec? To po co ja tu wszedłem? Tutaj. Dobra, tu jest przejście, a tutaj... Aha, to chyba tu przejście. Tutaj teraz. Dobra, złoto. Poboczna misja. Jakie fajne lokacje. Miejsce spoczynku Manko. O, Manko to tutaj wygląda podejrzanie. Spoczywa. To zaraz spadnie, tak? Skoczymy. No, no, dobra. Żyjemy. Skoczyliśmy sobie. Dobra, kasa. Tu Max. Tutaj jest ten Jadis. Jak to się nazywa? Nie, nawet nie ma. Ale to jest wartościowe do sprzedaży. I trzeci, tak, i bierze. 6 sztuk sztabek. Dobra, widzę tunel. Tu też można. Nie. No to tunelem pod wodą. Okej, już niedaleko. Co tu jest? O cholera, nie!
A niech to. No chyba źle zrobiłem, tak? Tutaj coś jest, było. Kurde, nie zrobiłem tego. Od razu wziąłem. Dobra, uciekamy. My się udusimy. Kurde, nie wziąłem tamtego, nie? To było do przeczytania. Dobra, teraz tutaj ukazane są lalki pochówkowe, dzbany i tkaniny wkładane razem z umarłymi. To była nie tylko skrytka. Zakon zamienił je w kryptę. Co? Woda cały czas. Aha, dobra. Ta dźwignia powinna. Kurde, chyba źle. Dobra, tutaj jest do tego. Tylko wodę trzeba. A może nie? Zakon zostawił członków, aby służyli jako strażnicy po zamknięciu zbiornika. Te wszystkie kości poświęcili się, by... No, ale tego nie ma na mapie, nie? Pokazanego. Ta, za to nawet nie ma doświadczenia. Ta dźwignia powinna podnieść poziom wody. Czyli to nieznaćka jest. No dobra, poziom na maksa mam, nie? Podniesiony, dobra, to chyba. Na górę, Lara, na górę! Dobra, jest. Jestem. Bierzemy. Cześć, Manko. Dobra, gdzie jest ten amulet? Przez tę ścianę przewodzi światło. Pewnie kolejne odcięte przejście. Dobra, to chyba wyjście, nie? Bierzemy. Teraz muszę oddać go Uczu. Dobrze, i do Uczu. Czyste srebro, naszyjnik. No tu nic nie masz, wszystko, nie? Tak, to była właśnie taka krypta, tak? Dobra, 85, zdobądź amulet wybawcy. To już nic nie ma, wracamy. Coś jest. Nic, skaczemy. Dół chyba też nic. Ta, przepaść. Padniesz to koniec. Znów chyba trzeba na dół. Kura nie da rady. Dobra, linka. Lina na dół. Teraz można spaść. Dobra, to był początek. Wchodziłem, tak? Czy to jest na mapie? A jest. Władza sekty.
Po powstrzymaniu zagrożenia ze strony zarazy wkrótce okazało się, że Lopez pojawił się i znikł. Okej. To skaczemy. I drugi zrobiony, jeszcze chyba trzeci to zadanie. Kurde, ta wciągarka tutaj. Kurde, dobra, idę kupić. Mam trochę przedmiotów, to sprzedam. No, pewnie tutaj po lewej to by było wejście szybsze. Dawaj, wszystko bierzemy, bo mamy sporo miejsca. To wszystko do sprzedania idzie, może być. Sprzedaż, kasa za to jest. Tylko trzeba by zrobić... Tak, tutaj właśnie też zamknięte, nie? Ale tu jest ten... Ten relikt może być wejście. Dobra, jeszcze chcę... Po tą wciągarkę idę. To tutaj było, nie. To nie tutaj, to wyżej było. Tu już wszystko zrobione. Dobra, idziemy na pola ryżowe i tutaj mamy fabułę, ale tu jest ta babka, bo ją widziałem. Oby była. Trzeba kupić w końcu te rzeczy, to potrzebne rzeczy są. No, tutaj jest, dobrze, bardzo dobrze. Jest, można kupić. Wtedy była w środku miasta, nie? Teraz tutaj. O! A, to jest tutaj. Okej. Okay. Tutaj byliśmy właśnie przed chwilą z tamtej strony, okej. Okay. Tak, bo to się łączyło z tym. Bardzo fajny skrót. Więc teraz do naszej sprzedawczyni. Jakaś wiedźma. Kupiec. I ona ma. Bardzo dobrze, od razu bierzemy. Wytrych plus wciągarka. Kupuję. Dobry interes. Wytrych kupuję, bo tam mam skrzynie nieotwarte. Tu już jest później celownik laserowy. Do karabinów. Sprzedamy, weźmiemy też ten celownik. To można sprzedać. Kilka sztuk. Tutaj też. To na max. Miłego korzystania. Tak, tutaj maxa można. Dziękuję. To też ruda złota, też sporo już zabrałem. Sprzedajemy. Miłego korzystania. 5000 jest. I można wziąć celownik. Lub to Uzi, cholera, też dobry pistolet. Dobra, jeszcze sprzedamy. Dobry interes. Miłego korzystania. Dobry interes. Tłuszcz to jest do granatów chyba też, nie? Łatwopalny w tej, do broni. Dobra, mogę? 600 mam? Mam. Biorę to Uzi. Strzelający z rejem pistolet. Wysokość... To jest Uzi, nie? Takie... NEP 14, biorę. Dobry interes. Tu jeszcze 2800. Dobra, to jeszcze może później. Przyjdź, okay. Jeśli będziesz potrzebować czegoś jeszcze. Do uczu. No, teraz tego nie mogę ani wyjąć. Żadnej broni tu w tej wiosce. No i co dalej? Po
poboczne zadanie, o, też Lara, 40 minut. Wyczerpany, ale żywy. Dobrze, że i tobie nic nie jest. Ten zbiornik to spore wyzwanie. Dobrze, że Quenty wrócił. Ale niestety bez amuletu wybawcy. Mówisz o tym amulecie wybawcy? Co? Laro, znalazłaś go. Tak jest. Niedowiary. Tutaj. Nagrodę poproszę. Bardzo ci dziękuję. Gdy Zan wróci z łukiem czempionów, uczcimy wszystkich zbieraczy. Łącznie z tobą, jeśli dołączysz. O, może łuk dostanę. Łuk czempionów. Dobra, ku pokrzepieniu serc. Zdobyto trofeum, misja ukończona. Aha, okej. Czyli zrobiłem to do końca, fajnie. Co teraz? Ale jeszcze jakieś poboczne tu mogą być, nie? Dobra, to zrobiłem. To jest do zebrania i w pierwszej Kozumera trzeba gwizdki, okej. Dobra, ale ja chcę jeszcze misję następną, poboczną. Może później. Znowu zagadać pewnie trzeba z kimś. Dobra, te stroje. Gdy mówię, co ja tu mam? Dobra, mam 4 punkty, fajnie. Czyli muszę zrobić furię, bo w końcu... Nie, mam już tą furię. Wężowa skóra, kameleon. Gdzie to jest? Tutaj jest furia. Wężowa furia, za to też jest trofeum. Biorę to 2 punkty. To jest zabij drugiego przeciwnika podczas cichej likwidacji, czyli trzeba podejść i... Chyba trójkąt, to wtedy to samo się aktywnie. Wężowa furia. Później co jeszcze muszę kupić? Tu jest też zagrobowce. To jest zagrobowiec, żeby full. To też zagrobowiec. Tak, tu trzeba 2 grobowce, to będzie cała ta... Całe jedno drzewko, nie? 3 drzewka. Niebieski, zielony, czerwony. Tak. I w każdym jest grobowiec. Zagrobowiec się odblokowuje, zagrobowiec. Nagroda fabularna za fabułę. I tutaj zagrobowiec. Czyli trzeba grobowce, jak chcesz całe drzewko odblokować. Umiejętność. Raz, dwa, tu muszę 2 grobowce zrobić. A tutaj są grobowce, zaraz się znajdzie. Dobra, co teraz? Zobaczymy, ulepszymy dodatki. To mogę mieć. Ten pistolet. Mogę go wybrać. Łuk mam. Ulepszenia łuku. Nie mam tego. Kapibary. To jest kapibara chyba. Skóra. A tutaj. To, 0 mam, tak. No, zasobów też brakuje. Tego mogę też ulepszyć. Lufa, dobra, ulepszamy. Dużo. Dobra, czarny proch. Ulepszy się na maksa. Ubrania. Co ja tutaj mam? Dlaczego ja nie mam... Dobra, mam ten pas, to wszystko mam, nie? Obróć warę, okej. To mam. Tułów, nogi. Co to daje? Efekty, wykrycie, drapieżniki. Nie wykrywają cię od razu, a to zyskujesz dodatkowy tłuszcz, proch, surowce. O, to może, nie? Wrogowie potrzebują więcej czasu. Dobra, tego nie chcę. A tu robisz mi hałasu. Dobra, weźmiemy to. Właśnie, bo to miałem. Materiał sztuczny. A to dodatkowy tłuszcz, czarny proch, surowce. To samo. Efekty brak efektów. Dlaczego mam brak efektów w tych innych strojach? Aha. Bo nie mogę tego wziąć teraz, tak? Tylko to i to. Dobra.
Okej, niech tak będzie. Mam wytryk, fajnie. Gdy mówiłam o wspieraniu Unuratu, nie miałam na myśli czegoś takiego. Dobra, okej, okay. To może teraz ten coś powie. No bo to już jest tylko główne zadanie, a pójdziemy sobie tą skrzynię jeszcze. Tą skrzynię otworzymy, bo ta skrzynia jest tutaj. O, tą skrzynię sobie otworzę, bo ja ją... Musiałem mieć wytryk, teraz mam, zobaczymy, okej. Okay. Zbieraj, tu się pojawiają cały czas. Jak od save'a, to znowu te roślinki są. Można zbierać ile się chce. O, tu jest skarb, dobra. Trój mam niezły. Sekret monolitu. Przeszkoda się w skrzyniu. No właśnie, to jest sekret monolitu, za to jest kasa właśnie. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Sekrety monolitu. Dobra, też się chyba wliczałem do znajdziek, nie? No pewne, jak chcesz na 100%. Dobra, tutaj. No, może Lara w tym stroju po frunie. Fajnie by było. Ale chyba nie w tej części. Na górę, Lara, na górę. Tutaj też było. Ale teraz już nie ma znajdźki. Dobra, to chyba w tym domu było, nie? Tak, to tutaj jest. No, otworzymy chyba teraz, bo wytryga to była fajna skrzynia. O, dokładnie. No, otwieraj, Lara. Co tu jest? Wytryg, trzymanie. Sztabki i te... taki sobie, no ale mam ten. Jak te kształty mogły powstać wśród inków, skoro wyglądają jak samoloty? Przedmiot, tak jest. Dobra, no potrzebne, jasne. Nasłuchuj uderzeń bębnów. Co ja tu jeszcze nie otworzyłem? Tego też nie... Dobra, to jest tylko ruda złota, nie wiem. Jak tu przejść? Tu są jeszcze... Dobra, też nie robię. No nie wiem, no to teraz chyba tylko idę. Tutaj, dokładnie, no. Idziemy tu, no. Ale ja się tu nie dostałem. Jeszcze w lewo, nie? Tutaj. Nie, tu się dostałem, to ta lama była. Ale tutaj się nie dostałem. Jak ja mam się tutaj dostać? Nie wiem. Dobra, ale wiem, że wrócę jeszcze do tego miasta. Spoko, dobra, to ja idę sobie. Tutaj, dokładnie. Teraz ten mało. Tego jeszcze nie mogę. Tak, tego jeszcze nie. Dobra, idziemy na fabułkę i będziemy kontynuowali. To wziąłem. Tak, trzeba się ruszyć z fabułą, bo to masakra jest naprawdę. Te poboczne i się nie ruszyłem w tej wiosce czwartą godzinę czy trzecią. Tutaj też mnie muszą puścić, też mnie nie puścili, ale to później na pewno.
Tutaj kupcy. Jak sprawy? Czego ci trzeba? Co tu ma? Tutaj ma tylko, no te buty jeszcze, nie? Buty kontu. Słynne łopczenia i łuk, 4200. Dobra, teraz to ja nic tu nie zrobię, rudę złota jeszcze sprzedam. Bogowie nam sprzyjają. Płótno, właśnie to jest potrzebne. Doskonały wybór, moja droga, doprawdy. Pióra. Bogowie nam sprzyjają. Doskonały wybór, moja droga, doprawdy. Bogowie nam sprzyjają. Doskonały wybór, bogowie się do ciebie uśmiechają. Dobra, idziemy. Ale masz Lara w spodniach, w podwozie nawet widać. Ale lepiej w krótszych. Zimy to chyba nie będzie, nie? Nie, no Ameryka Południowa, nie? To raczej nie. Więc Lara może w bikini biegać. Dobra, to jest misja już fabularna. Więc ją sobie zrobimy w następnym. A tutaj była misja poboczna, którą skończyliśmy. Co tu jeszcze jest? Monolit. Opisuje coś, co jest blisko. Najmłodszy z czterech odwraca się plecami. O, właśnie. Niemy, gdyż leży w... Ale czy ja tego nie zebrałem? Aha, to tutaj gdzieś, tak? Tutaj, najmłodszy czterech obraca. Okej, okay. Więc gdzieś tutaj pewnie. Jakaś zagadka, nie? Monolitu. Najmłodszy z czterech. No to raz, dwa, trzy, cztery. Najmłodszy z czterech odwraca się plecami. Gdzieś tutaj może. Ten jest najmłodszy. Trudno poznać. Nie no, musimy to zrobić, nie? Co tu będzie? Zagadka monolitu. Odwraca się plecami. No i gdzie to jest? Tu? Tu? Może tu? To tylko to. To powinno się przydać. To jest zagadka monolitu? No tak, sekret monolitu. Przeszukaj świat przy wszystkich monolitów, otwórz sekrety. Rozumiem. Czy każdy monolit ma sekret? Czyli to jest najmłodszy. Odwraca się plecami. No, może być w sumie, ta. Okej. Okay. Fajne takie podpowiedzi, nie? W tych zapiskach. Też pomocne. No, tutaj fabułka, tak? Okej, okay. Oko węża. Znajdź wewnętrzną twierdzę. Oko mapy. Nie. Pokaż mapę. Dobra, tutaj jest nowa lokacja. Nieznana lokacja. Fajnie. Wszystko fajnie. Świątynia w górach.
No dobrze, ale to już zrobimy w następnym odcinku, na który serdecznie zapraszam. Trzymajcie się, hej!